drugiego dnia rywalizacji na torze AWIX Racing Arena pogoda nie rozpieszczała kierowców. Słońce przedzierało się przez ciemne chmury, a co chwilę nad torem pojawiał się lekki deszcz. Baby Rock. Piotr Czaja wygrywa kwalifikację bardzo niewielką przewagą. Drugi w czasówce, Kajetan Gawron, stracił do zwycięzcy 7 tysięcznych sekundy. Jak wyrównane to były kwalifikacje, niech świadczy fakt, że trzeci Antoni Derebecki stracił do zwycięzcy tylko 12 tysięcznych sekundy. Pierwszy wyścig to bardzo dobry start Piotrka, który nie dał się wyprzedzić rywalom i przez pierwszą część wyścigu nadaje tempo stawce. Jan Przyrowski, zwycięzca sobotniej rundy, startował z 5. pola, ale już na drugim okrążeniu pojawił się za plecami zespołowego kolegi. Na trzecim okrążeniu Przyrowski obejmuje prowadzenie, o które musi walczyć do samego końca. Na ostatnim okrążeniu Czaja przypuszcza atak na Przyrowskiego. Nieskuteczny, ale sytuację wykorzystuje Derebecki, który wskakuje na drugie miejsce i na mecie kierowca Automobil Klubu Rzemieślnik o niespełna 0,2 sekundy wyprzedził trzeciego Piotra Czaję. Tuż za nimi finiszuje Kajetan Gawron. Drugi wyścig przebiega w bardzo niekorzystnej atmosferze, bo przy akompaniamencie deszczu. Determinuje to wolniejsze tempo, ale wymaga też od młodych kierowców maksymalnego skupienia. Początek udany dla Przyrowskiego, który broni pozycji startowej. Pozycję za to traci Derebecki, którego najpierw wyprzedza Czaja, a chwilę później startujący z 5. miejsca Śmiechowski. Pierwsza trójka nadawała dobre tempo tej rywalizacji i zdecydowanie odjechała od reszty stawki. Widać było, że pomimo ciężkich warunków kierowcy bardzo dobrze czują się na mokrym torze. Przyrowski, Czaja i Śmiechowski między sobą rozegrali finisz, który wygrał ten pierwszy i z kompletem zwycięstw Janek pożegnał Toruń. Runda dla Przyrowskiego 75 punktów, drugi Czaja 56 punktów, a trzeci Śmiechowski 43 punkty. W klasyfikacji generalnej zmniejszyła się przewaga Śmiechowskiego, który ma 582 punkty, 26 oczek mniej ma Przyrowski, trzeci jest Piotr Czaja z 468 punktami. Mini Rock. To był bardzo udany weekend dla Marcela Kuca. Komplet punktów w sobotę, wygrane kwalifikacje w niedzielę dawały niebezpodstawne nadzieje na kolejny sukces w 12. rundzie Rock Cup Poland. Pierwszy finał to bardzo dobry start Kuca, który wytrzymał presję i obronił prowadzenie. Zaspał trochę Mateusz Lenart, który startował z 2. pola, ale już na pierwszym zakręcie stracił pozycję na rzecz Macieja Banasia. Chwilę później wyprzedzili go jeszcze Szablewski, Pasiewicz, Protasiewicz, Klimaszewski i Glac. Jednak Mateusz potrafił się po tym podnieść i do końca wyścigu walczył o czołowe lokaty. Po świetnym starcie Kuc regularnie powiększa swoje prowadzenie, którego nie oddał ani na moment, a o drugie miejsce trwa zacięta walka pomiędzy Pasiewiczem a Banasiem. Na mecie Karol wyprzedził Maćka o niespełna 0,1 sekundy. Za ich plecami finiszował Lenart. Drugi finał to nierówna walka ze zmiennymi warunkami pogodowymi oraz uciekającym Marcelem Kucem. Podczas tego finału zaczyna kropić deszcz. Kierowcy jadą na slickach, a wielu z nich wpada w poślizg. Bardzo pewnie prowadzi za to Kuc, powiększając swoją przewagę z okrążenia na okrążenie. Za nim pojedynkowali się Szablewski i Klimaszewski, którzy w takiej kolejności dojeżdżają do mety. Runda dla Kuca 75 punktów, drugi Szablewski 51 punktów. W klasyfikacji generalnej prowadzi także Kuc, który ma 648 punktów. Drugi jest Jakub Szablewski 632 punkty, a trzeci Karol Pasiewicz 433 oczka. O najniższy stopień podium mogą jeszcze powalczyć Piotr Protasiewicz i Mateusz Lenart, który odpowiednio uzbierali 398 i 395 punktów. Junior Rock. Po udanej 11. rundzie bardzo dobrze drugi dzień zmagań rozpoczął Marcin Zając. Zawodnik D&D Motorsport wygrał kwalifikację i z pole position ruszał do pierwszego wyścigu. Start jednak nie do końca udał się Zającowi, bo jeszcze przed pierwszym zakrętem wyprzedził go Wojciech Grzyb, a chwilę później powtórzył to Szymon Urbaniak. Przez resztę wyścigu trwa wojna nerwów i pojedynek na umiejętności kierowców, którą wygrywa Szymon Urbaniak. Za nim flagę w biało-czerwoną szachownicę oglądają Zając i Greenbergas. Drugi finał odbywa się w deszczu. Może nie ulewnym, ale ciągle padającym. Udany start zalicza Urbaniak, który nie daje się wyprzedzić rywalom, ale bardzo szybko, bo już na czwartym zakręcie po
ponawia atak Zając, który obejmuje prowadzenie. Chwilę później przed Urbaniaka wskakuje jeszcze Gustas Gimbergas. Przez kolejne okrążenia trwa pogoń Litwina za Zającem. Od piątego okrążenia zawodnicy jadą na tyle blisko, że na prowadzeniu widzimy co chwilę albo jednego, albo drugiego kierowcę. W drugiej części wyścigu tor zaczyna przesychać, a te warunki najlepiej wykorzystuje Gimbergas, który na mecie ma 7 sekund przewagi. Drugi Zając, a trzeci po zaciętej walce z Wojciechem Grzybem wpada Szymon Urbaniak. Runda dla Gimbergasa 66 punktów, drugi Zając 60 punktów, a trzeci Szymon Urbaniak 57 oczek. W generalce prowadzi również Litwin, na którego koncie jest 609 punktów, przed Janickim 564 punkty i Urbaniakiem 502 oczka. Rok GP15. Igor Lejko utrzymuje wysoką formę i wygrywa kolejne kwalifikacje, a w wyścigu zdecydowanie odjeżdża rywalom. Za jego plecami trwa zacięty pojedynek Piotrowskiego z Marcelem Prokszą-Kopenem. Szybszy jest Ariel i to on staje na drugim stopniu podium. Drugi finał na przesychającym torze to zdecydowana dominacja Igora, który zdoblował wszystkich zawodników poza Marcelem Prokszą-Kopenem i na mecie wyprzedził reprezentanta Niemiec o ponad 10 sekund. Runda dla Igora Lejko 75 punktów, drugi Prokszą-Kopen 56 punktów, a trzeci Piotrowski 52 punkty. W klasyfikacji generalnej Lejko ma 735 punktów, drugi jest Zając 459 punktów, a trzeci Prokszą-Kopen 424 punkty. Rok GP25. Najlepszy czas kwalifikacji osiąga Marcel Prokszą-Kopen, który w pobitym polu pozostawił Piotrowskiego, Marcinkiewicza i Zająca. Pierwszy finał tej kategorii to jednak udany start Ariela, który wykorzystał fakt, że Marcel trochę zaspał na starcie, objął on prowadzenie w kategorii, którego nie oddał do mety. W tym wyścigu jesteśmy świadkami zaciętego boju o trzecią pozycję pomiędzy Adrianem Marcinkiewiczem a Danielem Zającem, z którego zwycięsko wychodzi zawodnik eCantor.pl.acr, który bardzo mądrze i skutecznie broni się przed atakami lidera klasyfikacji generalnej. Drugi finał rozpoczyna się tuż przed załamaniem pogody tego dnia. Kierowcy wyjeżdżają na slickach, ale deszcz staje się coraz intensywniejszy i wyścig zostaje przerwany. Po 30 minutach przerwy zostaje on wznowiony. Wznowiony finał rozegrany został na przesychającym torze, przez co część kierowców zdecydowała się jechać na slickach, a część na deszczówkach. Wygrywa ten wyścig Prokszą-Kopen, który zdublował wszystkich rywali, drugi dojeżdża Piotrowski, a trzeci Zając. Rundę wygrywa Marcel Prokszą-Kopen 70 punktów, drugi Piotrowski 65 punktów, a trzeci Daniel Zając 45 punktów. W klasyfikacji generalnej prowadzi Zając 677 punktów, drugi jest Marcel Prokszą-Kopen 594 punkty, a trzeci Adrian Marcinkiewicz 520 punktów. Kolejny i zarazem ostatni weekend rywalizacji w serii Rock Cup Poland to zawody na powstającym jeszcze torze w Słomczynie. 13 i 14 runda odbędą się na początku września.